A dzisiaj chciałbym was rozczarować. Słuchajcie, będzie to filmik nie dla tych, którzy już serwisują i wiedzą co jak, z czym się je, tylko dla tych, którzy po prostu mało umiejętnie robią różną elektronikę, a potem przychodzi do taka sieczka czasami do serwisu, że już praktycznie nic się nie da z tym zrobić, a jak się da zrobić, to trzeba poświęcić zamiast 30 minut to dobre 3 dni czasami nawet. Nawet i tak się zdarzało. Więc dzisiaj, że tak powiem, odzyskuję swoją twórczość i was rozczarowuję. Na całej mecie, kurde, słuchajcie. Bo będzie tak. Bo będziemy się pozbywać sobie z tej płytki scalaków. Będziemy je wymieniać. No dobra, wszystko pięknie, ładnie. Tylko słuchajcie, płytka jest dwustronna. Jak widać, pod scalakami są też ścieżki. Jak je stąd wybrać, nie? Będziemy dzisiaj demontować i wymieniać tutaj scalaczki. Chociaż ja już tu kilka wymieniłem, jak widać. Są już w podstawkach. Ale próbujemy odzyskać płytę sterownika od protera trącego, nie? Nie chodzi mi o tą płytę, że ta płyta była tak rozwalona, no bo ta płyta była praktycznie nieruszona, tam troszeczkę było ruszone, ale po prostu w różnych sprzętach się spotykałem z różną anomalią. Kiedyś może wam jakieś zdjęcia pokażę na klejkach H3, nie wiem po co można być H3 pamiętać, żeby z powrotem nakleić. Proce Catmel, pamięć HM62-81-28ALP-7. Dobra, mało ważne, słuchajcie, dzisiaj pokażę, jak wyciągnąć ten scalak bez uszkodzenia płytki. Może mi się uda, a może się nie uda. Są dwa uda. Możecie pisać, jakbyście to robili. Oczywiście rozlutownica. O ile bym miał groty do niej, to by było git. A nie mam takich malutkich grotów. Już niestety się wyrobiły. A szukałem w dwóch miastach w sumie i nie znalazłem w sklepach. A po prostu będzie trzeba je sobie zamówić. No, bo będzie konieczność. Chociaż szczerze, do tego PCB z rozlutownicą bym nie chciał podchodzić nawet. Może by się udało, a jakby się nie udało, to potem jest wielki ból. Co będzie nam potrzebne, słuchajcie? Jakaś tam penseta, ja mam takie szczypce chirurgiczne, to tu za chwilę. Jakiś tam taki drobny, ostry rylec, może być szpilka, żeby potem tam delikatnie można było sobie oczyścić płytkę. Taki nożyk do karton gipsów. Dzisiaj mówię, rozczaruję. Jakie będą narzędzia? Taka lutownica. No, to już jesteście w szoku, co niektórzy. A może być i taka lutownica, nie ma problemu. To czy taka. I zwykły odsysacz. No to co? Rozczarowujemy dalej? No to jedziemy dalej. Okej. Okay. Oprócz tego, co powiedziałem, jeszcze będzie potrzebny nam pędzelek. Kawałek ręcznika papierowego. Zwykła benzyna z CPN-u, o ile jeszcze ktoś znajdzie w Polsce CPN, słuchajcie. Może być orlenowska, nie ma problemu. Dobre światło, ja to robię pod lupą. O. Pierwsze co użyjemy to nożyk. No to słuchajcie, najpierw musimy sprawdzić, czy mamy taki sam scalak na zamianę. 74HC3 74 74HC3 74. To tu jest N, a tu jest BI. Może być inny. Może jest i ten sam. Dobra. Czyli mamy scalak, mamy podstawkę,
mamy ten stalak do wybrania, to co? Jedziemy, nie? Z koksem. Rozczarowań ciąg dalszy. Wstępy się zrobił. Dwa. Trzy. Cztery. O, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Okej. 10 nóżek obciętych. Teraz idziemy z drugiej strony stalaka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. No. Dziewięć. Jeszcze dwie. 9, 10. Dobra. Ta-da! Stalak wybrany. Rozczarowujemy dalej, słuchajcie. Musimy się pozbyć tych nóżek. Ja sobie ją wkręcę. Takie coś. Nie za mocno. Bierzemy pęcetkę. Za pierwsze łapiemy jesa. Szybko i bezboleśnie. Za kolejną nóżkę i rozgrzewamy tylko nóżkę, nie żadne ścieżki. Tu są tak bardzo malutkie, drobniutkie ścieżki. Inną metodą tego bym na pewno nie wyciągnął. Pięknie, ładnie nóżki wychodzą. Lecimy. I ostatnia, słuchajcie, i ostatnia. Mamy wyciągnięty, słuchajcie, stalak, ale jeszcze nic w to miejsce nie wstawimy, bo nie, brak jest otworów. Wszystkie są zawalone cyną. Więc teraz tak, co robimy dalej?
Chodzimy sobie i o tak obojętnie jak, tam gdzie są grubsze ścieżki, czyli tutaj jest ich mniej, czyli tutaj mamy przelotki. Tak, żeby nie dotykać się grotami ścieżek. Trochę fruksa. Nie za dużo. Pociągniemy sobie fruksem. Obojętnie jak tu nie użyjecie, to będzie dobre. Ja mam akurat już rozrobiony fruks. No i teraz by się przydała taka troszeczkę mniejsza lutowniczka, ale to tylko dla mojej wygody, nie? Bo to i dużo można zrobić. To trzeba uważać, niedługo grzać. O, cyk. Teraz można użyć i rozlutownicy, jakbym miał mały grot. Dosłownie dotykam tylko tulejki, samej tulejeczki przelotki, nie? Będzie więcej czy nie? I troszkę poczekać. O. 340 stopni na grocie, żeby szybko to zrobić, a nie przygrzeć ścieżek. Słuchajcie, wszystkie ścieżki, wszystkie dziurki, znaczy są. O. No i teraz mamy jeszcze takie resztki cyny, nie? Czyli robimy tak, albo pędzelkiem, albo właśnie tym rylcem musimy sobie zebrać to, co tutaj z odsysacza nam spadło. Ok. Pędzelkiem wygrzewać resztkę cyny, jest ok. No i teraz tak. Co robimy? Ręcznik papierowy, brudny, jakiś tam pod spód. Pędzelek. Benzynka. I teraz suszenie. I wszystkie śmieci, cała wilgoć zostaje na ręczniku. I co my tu mamy? Jest ok. To samo możemy jeszcze ręcznik przyłożyć, bo przez te otworki mogło trochę przeciec. No szybko odparowuje. Co oczywiście dobre chemie, ale ja dzisiaj was rozczarowuję. Wszystkich jak leci po kolei. Może łapnie ostrość. To już to można przez te dziury nawet się uśmiechnąć z drugiej strony. Jest ok. Druga strona. Jest ok. No to co, montaż, nie? Montaż zaczynamy od wstawienia podstawki, żeby już potem drugi raz nie robić takich wynalazków. Jedynka z tej strony. O, pięknie, ładnie weszła podstaweczka. Tu sobie, jak mamy miejsce, to możemy sobie te dwa. Pierwszy i ostatni, ten poprzekątny, sobie troszeczkę zagiąć, żeby nam nie wypadła. No i jedziemy z lutowaniem, słuchajcie. Lutujemy już standardowo, no bo to zwykły scalak. Tylko lutujemy z jednej strony. Ta cyna wpłynie, no bo to jest przelotka, także wpłynie.
zwykłym odsysaniem i wyciąganiem scalaka w całości możemy popodnosić ścieżki spod scalaka albo nie odessać do końca cyny. Pourywać przy okazji. Musimy wyczyścić grot, dużo dużo ceny. Najpierw rozgrzewamy pin i tulejkę, a potem przykładamy cynę. I pięknie ładnie się oblewa. Nie za dużo, nie za bogato tej ceny, no bo ona przelatuje po drugiej stronie. Mamy, słuchajcie, podstaweczkę wstawioną. Jedyneczka jest z tej strony. Nasz strachaczek. Kurde, który to był? Ten. Tutaj HCT374 jest, ok. O! Słuchajcie, mamy scalaczek wymieniony. Tu jeszcze nam zostało 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze to samo powtórzyć z 5 innymi. Dobra, to by było tyle. Ja was dzisiaj rozczarowywałem, także wy mnie nie rozczarujcie i na koniec jeszcze łapeczkę postawcie i będzie git.